Gwałt na zapleczu popularnej restauracji wstrząsnął lokalną społecznością. Mężczyzna wykorzystał seksualnie 14-latkę. Szokujące fakty ujrzały światło dzienne. Gwałt na 14-latce był prawdopodobnie zaplanowany, mężczyzna próbował wykorzystać dziewczynkę od dłuższego czasu. Jego napaść na zapleczu popularnej restauracji wstrząsnęła okolicznymi mieszkańcami. Prokuratura zbadała sprawę, na jaw wyszły wstrząsające informacje. Nastolatka przeżyła prawdziwy koszmar. Gwałt na zapleczu McDonalda wstrząsnął lokalną społecznością. Napaść seksualna, do której doszło w McDonaldzie w Maple Grove w stanie Minnesota, kompletnie wstrząsnął okolicznymi mieszkańcami. Wykorzystana nastolatka poinformowała policję, że 25-latek flirtował z nią na Snapchacie latem 2018 roku, wtedy 14-latka rozpoczęła pracę w McDonaldzie, w którym mężczyzna był menedżerem. Wyznała, że Andrew Albertorio wielokrotnie podejmował z nią rozmowy o seksie, choć zdawał sobie sprawę, że jest nieletnia, a ona zwracała mu uwagę, że jest starszy i jest jej przełożonym. To nie powstrzymało jednak gwałciciela przed zaplanowanym atakiem. Pewnego dnia zagonił dziewczynkę do rogu w restauracyjnej chłodni i zaczął dotykać, po czym zdjął jej spodnie i zgwałcił. Śledztwo wykazało, że to nie był koniec koszmaru nastolatki. Mężczyzna ponownie wykorzystał ją w tym samym miejscu. Jak podał Star Tribune, atakował dziewczynkę również w restauracyjnej łazience, w samochodzie oraz w swoim domu. Za gwałt na 14-latce mężczyzna odpowiedział przed sądem. Dalsza część tekstu pod galerią. 25-latek został aresztowany, a za swoje czyny odpowiedział przed sądem. Oskarżenie przeciwko mężczyźnie wniosła prokurator Rachel Cracker, a wyrok wydała Janice Rading. Za gwałt na 14-letniej pracownicy McDonalda Andrew Albertorio został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj grzeje, 1. Niesamowicie zuchwała kradzież z warszawskiego hotelu. Jakim cudem nikt nie zauważył? 2. Udało się. 20-latek, który katował kota metalową pałką, w rękach policji sędzina odrzuciła prośbę o surowszy wymiar kary, tłumacząc, że istnieją przesłanki świadczące o tym, że mężczyznę i nastolatkę łączył pewien związek. Przed udaniem się do więzienia 25-latek przeprosił rodziców skrzywdzonej przez siebie dziewczynki oraz ją samą. Najlepsze newsy dnia, źródło, Metro. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.